Moniko, Monika Zagórska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. I dzień dobry, plejada.pl nam się tutaj kłania. Marcin Cejrowski. Tak jest. Dzień dobry. Poczekajcie, bo ja ten rzadko jeżdżę automatem, więc tutaj. Ale na razie idzie mi całkiem nieźle, muszę przyznać. Nie chwaląc się. Tak, pan jakiś puszcza mnie? No, jaki miły pan zobaczył Jarka na tym. W samochodzie to się wystraszył, nie? Jakby wiedział, że to kutyna, to pewnie nie był taki chętny. No dobrze, kochani, spotkaliśmy się, ponieważ tydzień temu dokładnie, dobrze mówię, miała miejsce pewna gala Plejady, pożegnanie z latem. O, puścimy Jarka Gugałę, proszę. Pożegnanie z latem i podczas tejże gali, która na Zamku Królewskim w Warszawie się odbyła, licytowane i wystawione tak naprawdę na licytację zostały kreacje kilku projektantów naszych polskich. Co najważniejsze, zacny cel, a mianowicie pieniądze zbierane są właśnie na fundację. Marcinie, przepraszam, zacznę od mężczyzny. Opowiedz o tej całej imprezie i o tej fantastycznej i cudownej akcji, która miała miejsce. To trochę tak, że postanowiliśmy wykorzystać zasięgi sukces Plejady i naszej corocznej imprezy, czyli Wielkiej Gali Gwiazd Plejady. I pomyślałem sobie, że może warto przekuć ten sukces na jakiś dobry, szczytny, zacny cel. No i tak pojawił się pomysł zorganizowania Wielkiej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Żegnaliśmy lato z Plejadą pod hasłem właśnie tej akcji charytatywnej. Pięcioro polskich projektantów zgodziło się wziąć udział w naszym przedsięwzięciu i dedykowało pięć swoich fantastycznych kreacji. Takie nazwiska nas wsparły jak Joanna Przetakiewicz, czyli Lamania, duet Paprocki-Brzozowski, Tomasz Olejniczak, czyli Toma Otomo, Dawid Woliński, czy fantastyczna Natasza Pawluczenko. I każde z nich oddało na charytatywną aukcję swoją sukienkę. No i te sukienki, te kreacje są licytowane via serwis Allegro już od tygodnia. I każdy, kto marzy o takiej kreacji, może wziąć udział w licytacji, a wszystkie środki, które zostaną zebrane w ramach owej, zostaną przekazane właśnie tutaj na rzecz fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dawniej Fundacja Dziecińczyje. I myślę sobie, że to jest szalenie ważne, żeby tych pieniędzy uzbierać jak najwięcej, bo fundacja Dajemy Dzieciom Siłę między innymi pomaga takim dzieciom jak świętej pamięci Kacper, który, wiemy, jak to się zakończyło. Koszmarna historia, dziecko prześladowane w szkole, które nie poradziło sobie z falą hejtu i prześladowań. I właśnie dla takich dzieci ta fundacja została skrojona na wymiar, tak żeby te dzieci mogły szukać pomocy. I szukają, bo dziennie, codziennie u was urywa się, prawda, telefon. Powiedziałaś, Marcinie, o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. To jest tak, że w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 26 lat niesiemy pomoc dzieciom, które doświadczają przemocy i wykorzystywania. Jesteśmy największą organizacją w kraju, która zajmuje się tym problemem. Skala tego problemu jest ogromna. Co trzecie dziecko w Polsce doświadcza jakiejś formy przemocy. To jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, cyberprzemoc, różne zjawiska związane z przemocą w internecie. Co ósme dziecko doświadcza wykorzystywania seksualnego. 6 tysięcy dzieci co roku zeznaje jako świadek w sprawach ich dotyczących. To jest ogromna skala. Wiele dzieci w całej Polsce potrzebuje pomocy. Co 2 minuty w fundacji dzwoni telefon. To jest ogólnopolski numer 116-111. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzi fundacja. I dzwonią w naprawdę trudnych sytuacjach, dramatycznych momentach. Często to są takie momenty, gdzie dzieci znajdują się na skraju próby samobójczej na przykład. Mają depresyjne myśli, czują się osamotnione i czekają na nich konsultanci, którzy są przygotowani na to, żeby profesjonalnie dzieci wesprzeć w takich trudnych momentach. Ale dzwonią. Znaczy w ciągu tych ponad 2 dekad zauważyliście, że wzrosła liczba telefonów i nie chodzi mi o to, że
bardziej Wam ufają i częściej do Was dzwonią, to znaczy to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia, że potencjalnych przypadków, że coś się dzieje, też jest więcej. Bardzo ważne jest to, że dzieci, jakby dzieci często się mają problem z tym, żeby zadzwonić, bo często też to jest dla nich stres, żeby powiedzieć komuś obcemu o tym, co je dręczy, co je spotyka. Więc w fundacji oferujemy im też taką możliwość, że mogą do nas napisać online, mogą do nas napisać na czacie. Często dzieci dzwonią kilkakrotnie, zanim opowiadają swoją historię. I tak pomogliśmy przez te 26 lat, pomogliśmy wielu tysiącom dzieci poradzić sobie z traumą, bo to są ogromne traumy. Dzieci, które doświadczają takiej krzywdy, potrzebują profesjonalnego wsparcia, potrzebują pomocy terapeutów, psychologów. To zajmuje czas. Ja myślę trochę, Iwona, wiesz, że, drodzy Państwo, że to jest kazus dzisiejszych czasów. Ta nasza rzeczywistość się szalenie brutalizuje. I bez wsparcia, o ile, wiesz, no, my jakoś jesteśmy zaprawieni w bojach. Tak naprawdę nie ma dnia, żebyśmy w jakiś tam sposób mniej lub bardziej bezpośredni nie byli poddawani hejtowi, wiesz, jesteśmy ciągle oceniani. Ale też się czasy zmieniły, bo ta fala hejtu jest kompletnie inna. Jak nie wiem, byłam nastolatką, to pomijając, że były czasy, kiedy nie było jeszcze internetu i nie było czegoś takiego, z czym mają do czynienia dzisiaj dzieciaki i z czym muszą się zmierzyć. I pytanie, czy one są na to przygotowane? Nie są, absolutnie nie są. Masz serwisy społecznościowe, które z jednej strony są błogosławieństwem i szalenie usprawniają naszą dzisiejszą rzeczywistość, a z drugiej strony mogą być przekleństwem i tak naprawdę wspaniałym narzędziem bullyingowym, czyli takim no, prześladowczym, co tu dużo mówić, nie bójmy się tego słowa. To, co robi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jest szalenie ważne w kontekście takiej doraźnej pomocy, bo wiesz, doraźne, dobrze, też... że jest ten telefon. Tak, że możesz zadzwonić, możesz się poradzić, możesz się wygadać. Bardzo często nie chcesz o tych sprawach rozmawiać z rodzicami. Oczywiście. Nie masz z kim o tym porozmawiać. Jeśli jesteś ofiarą przemocy szkolnej, podwórkowej w cudzysłowie, czy również domowej, bo i takowa się zdarza coraz częściej, to dobrze, że masz taki wentyl bezpieczeństwa i po pierwsze możesz zadzwonić, po drugie możesz uzyskać bardzo konstruktywną pomoc. Takie fundacje, takie organizacje są dzisiaj nam potrzebne jak tlen, bo tak jak powiedziałem na początku, brutalizacja naszej rzeczywistości postępuje. Zresztą w mediach coraz częściej mówi się, czy pokazuje robić? Przypadki, kiedy, nie wiem, dziewczyny na przykład gimnazjalistki potrafią pobić koleżankę i to... Abstrahuję od tego, że nie wiem, za moich czasów szkolnych to nie wiem, dwóch chłopaków poszło się pobić ze szkoły i dali sobie tak, po razie i było, tak. I było pozamiatane, było po sprawie, tak? W tej chwili, tak jak mówisz, ta brutalizacja, ta agresja jest nieporównywalnie większa, ale wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy, o którą panią Monikę chciałabym zapytać, a mianowicie, no właśnie, że ta konstruktywna pomoc, jaką otrzymują, bo jedno to zadzwonić, odważyć się, bo to wymaga na pewno dużej odwagi i wygadać się, powiedzieć mam problem, a druga sprawa zmierzyć się z tym problemem i pomóc i skorzystać z pomocy, jaką Wy oferujecie. Na czym ta pomoc w ogóle polega? To jest tak, że poza telefonami, poza liniami pomocowymi, które prowadzimy, bo poza telefonem 116-111 to jest też telefon 800-100-100, pod który mogą zadzwonić dorośli zaniepokojeni o bezpieczeństwo dzieci. W fundacji pracuje ponad 90-osobowy w tej chwili zespół terapeutów, psychologów, pedagogów. Ci wszyscy ludzie pracują z dziećmi. Często to są... Marcin, powiedziałeś o doraźnym wsparciu i to jest doraźne wsparcie na pewno w takich trudnych sytuacjach dla dzieci i ich najbliższych, ale też długoterminowa terapia, tak? Bo taka pomoc, specjalistyczna pomoc dzieciom, które doświadczają w swoim życiu niewyobrażalnej czasem traumy, zajmuje czas i bardzo ważne jest, żeby tej pomocy udzielali wykwalifikowani specjaliści, tacy ludzie też, którzy mają serce, tak? Serce do dzieci. Tak. No tak, one muszą czuć się bezpieczne, muszą mieć taką, znaczy muszą czuć się, że ktoś się nimi zaopiekował, prawda? Tak właśnie jest. I to, co ważne, my pomocy udzielamy w fundacji w naszych placówkach pomocowych w Warszawie i na Pomorzu, tam działamy.
ale nie powiedzieliśmy jeszcze o celu, na który chcemy przeznaczyć dochód z aukcji charytatywnych, które towarzyszą Gali Plejady. Ten cel to jest tworzenie specjalistycznych placówek pomocowych, czyli centrów pomocy dzieciom. Chcemy, żeby takie placówki powstawały w całym kraju. To są placówki, które będą działać w oparciu o najskuteczniejszy model, taki interdyscyplinarny model pomocy dzieciom. Chodzi o to, że chcemy stworzyć domy dla dzieci, które doświadczyły takich niewyobrażalnych czasem tragedii i w tym domu pod jednym dachem zarówno one, jak i ich najbliżsi będą mogli uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną, medyczną i prawną. Takie ośrodki już od wielu lat działają w Stanach Zjednoczonych, działają w Europie Zachodniej. No i taką placówkę wy otworzyliście. I taką placówkę otworzyliśmy w ubiegłym tygodniu, w piątek, w Starogardzie Gdańskim, gdzie działamy jako fundacja. To było wielkie wydarzenie, bo rok temu uruchomiliśmy kampanię Razem Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie zaczęliśmy zbieranie środków na właśnie na ten cel, na tworzenie specjalistycznych placówek tego rodzaju, bo nie ma w Polsce takich placówek i fundacja chce to zmienić. I w ubiegłym tygodniu taka placówka otworzyła swoje drzwi dla dzieci i ich najbliższych w Starogardzie Gdańskim. Kolejny wielki krok to jest otworzenie kolejnej placówki zimą. Chcemy to zrobić w Warszawie. Zebraliśmy już 1 000 000 złotych dzięki wsparciu sponsorów. Trzeba kolejnych 500 tysięcy. No dobrze, a to jak przebiega aukcja w takim razie i do kiedy ona jeszcze potrwa, jeżeli chodzi o te kreacje? Bardzo zacnie. Kolejne 7 dni można licytować. Koniec aukcji to 3 października. Licytacja.plejada.pl to adres, pod którym można licytować te fantastyczne kreacje. Licytacja.plejada.pl i teraz tak. To jest szalenie ważne, co robi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ja bym powiedział, że oni tak naprawdę zajmują się tym, żeby dać dzieciom szansę, dzieciom i ich rodzicom. Gdyby to było tak, że tych centrów pomocy dzieciom w Polsce było więcej, kto wie, może inaczej potoczyłaby się historia Kacpra. Ja mam wielką nadzieję, że będziemy to zmieniać, że ta świadomość także u rodziców będzie postępowała, że mają gdzie się zgłosić o pomoc, że mogą się poradzić, że mogą zadzwonić, że mogą przyjechać, tak. Że mogą zmierzyć się z problemem, który gdzieś tam dotknął ich dziecko, czyli coś, co mają najważniejszego w życiu. Mhm. Moje serce rozłupało się na 2 kawałki, kiedy dowiedziałem się o tej historii. I jeżeli ja mogę mieć jakiekolwiek marzenie, to moim marzeniem jest, żeby taka sytuacja jak z Kacprem, taka tragedia, która dotknęła jego mamę, nigdy więcej się nie powtórzyła. Absolutnie. Jeżeli możemy coś zrobić, to róbmy, żeby tego rodzaju sytuacje się nie powtarzały. A ta fundacja pomaga, daje rozwiązanie, daje konkretne sposoby na walkę z hejtem, z bullyingiem, z mobbingiem, z wszystkim tym, przed czym dzieciaki nie są w stanie się bronić, ale po prostu. Wspomniałeś o rodzicach i też chciałabym pani Moniko o to zapytać, jak to wygląda, jakie macie doświadczenie, jak to wygląda w praktyce, że te dzieciaki do was dzwonią, czy one dzwonią za plecami rodziców, czy one mówią, mamo, tato, mam problem, chcę skorzystać z pomocy, a nie mówią, okej, zadzwoń. Czy rodzice dowiadują się po fakcie, jak już wy oferujecie tą pomoc i próbujecie się z rodzicami skontaktować, bo rozumiem, że jeżeli jest to dziecko nieletnie, to teoretycznie powinien ten kontakt być. To wygląda bardzo, bardzo różnie. Myślę, że najwięcej na ten temat mogłyby powiedzieć osoby, które pracują w telefonie zaufania i mają na co dzień kontakt z dziećmi. To wygląda bardzo różnie. Często dzieci nie chcą rozmawiać o tym z rodzicami, boją się ich reakcji. Często to jest też jakby bardzo ważny jest proces edukowania samych rodziców i rozmawianie z nimi o tym, że jeżeli dziecko przychodzi z problemem, to należy to przyjąć. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć dziecku dziękuję, że mi o tym powiedziałeś, że postaram ci się pomóc, że jestem dla ciebie.
I wiemy, że wielu rodziców na pewno tak właśnie reaguje, ale to nie zmienia tego, że dzieci często boją się tego, jak zareaguje dorosły, któremu opowiedzą o tym, co je dręczy. I dlatego jest telefon, żeby... I dlatego później prawdopodobnie też dochodzi do takich sytuacji, o których Marcin, ty opowiadasz, prawda? To jest taka alternatywa dla tak naprawdę naszych władz i polskiego rządu, być może rzecznika też praw dziecka. Ja nie widzę jakiejś wzmożonej aktywności w tym temacie. Ja nie widzę planu, który w każdym razie nie słyszałem, może takowy powstał, bardzo na to liczę, który w przyszłości mógłby zapobiec tego rodzaju tragediom. Naprawdę, tak bezsensowna śmierć, której można było uniknąć, więc absolutnie, drodzy Państwo, zachęcam bardzo, wszystkie ręce na pokład i wspierajmy tę fundację, licytujmy, bo warto, nawet jeżeli ktoś nie marzy o sukni od polskiego projektanta fantastycznej skądinąd. Liczy się cel. To może też oddać, kupić cegiełkę, tam są bardzo cegiełki za 20, za 50, za 10 zł, licytujmy, bo jest to szalenie istotne, żeby pomagać dzieciom, żeby pomagać ich rodzicom i tak naprawdę, no, jeśli nie poradzimy sobie z tym problemem sami, to chyba nikt nam nie pomoże. A wiemy, że ludzie w Polsce mają wielkie serce i naprawdę chcą pomagać. My w fundacji jesteśmy często bardzo wzruszeni tym, jak ludzie chcą pomagać, jak wspierają różne nasze akcje. Zachęcam bardzo do tego. To bardzo dla nas ważne i chcemy, żeby centra pomocy działały i niosły pomoc dzieciom. Licytacja.plejada.pl. PL, tak jest. Polecamy, absolutnie licytujemy, pomagamy dzieciakom, bo jak słyszeliście, wiele takich osób, które tej pomocy potrzebują, jest, oby jak najmniej sytuacji, o których Marcin dzisiaj mówił, i oby jak najmniej tragedii. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymamy kciuki, dziękuję, licytujemy. Spotkamy się następnym razem i to porozmawiamy sobie, jak ta licytacja przebiegła. Zachęcimy do kolejnych. Dziękuję wam bardzo, kochani, już za